Wow. Kochani, witamy was bardzo, bardzo serdecznie, bardzo świątecznie, mikołajowo. Cześć! Witamy, witamy! Pierwsze pytanie, czy jest tam ktoś? Czy na pewno jest tam ktoś? Zobaczmy, kto przyszedł na imprezę. Uwaga, dziewczęta, dajcie głos! Są dziewczyny. To pikuś. Ja poproszę, żeby panowie teraz bardzo głośno piszczeli. Już! Krystyna, siły połączone. Siły mamy, połączone. Mamy publiczność, są dziewczęta, są chłopcy. No to teraz możemy się oficjalnie powitać. Kochani, witają was Krystyna Goliasz, słynna aktorka i wokalistka. Dziękuję bardzo za tę piękną zapowiedź. Kochani, a tutaj obok mnie jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Krzysztof Skiba, wspaniały wokalista, showman, aktor. Jejku, same superlatywy słyszałam o tobie a propos. No i to bardzo dobrze. Słuchajcie, witamy także naszą publiczność. I czy są dzieci z Kolna? Czy są dzieci z Kruszyna? Jest Kruszyn. Są, oczywiście. Czy jest Ortel Książęcy? Czy jest Zakrzewie Kopijki? Czy jest młodzież z Zabiela? Dociera, tak? Docierają. Kochani, docierają. Jak słyszycie, publiczność mamy z całej Polski i bardzo, bardzo się cieszymy, że razem z nami dziś jesteście i razem z Fundacją Prometeusz. Kochani, koncert niepowtarzalny, ponieważ odbywa się 6 grudnia. Nie muszę mówić, że są to Mikołajki, kochani, czyli mnóstwo prezentów i my również dla was mamy mnóstwo prezentów, mnóstwo niespodzianek, wspaniali wykonawcy, a to wszystko dla was właśnie 6 grudnia. No, będą nie tylko wspaniali wykonawcy, będą artyści, będą wokaliści, będą popisy cyrkowe, będzie pokaz iluzji w wykonaniu wspaniałego mistrza, tak więc moc atrakcji. I może teraz chcielibyśmy przypomnieć ideę koncertu, bo ideą koncertu jest nauka pierwszej pomocy i nauka słynnego telefonu. No, jak Krystyna myślisz, czy młodzież zna ten numer, ten ważny numer telefonu? Myślę, że zna. Najlepiej będzie, jak zapytamy. Kochani, numer ratunkowy. 102. 100. 100. 100. Teraz to już wszyscy na pewno zapamiętamy, 112 oczywiście, a o idei koncertu, o idei niesienia pierwszej pomocy, jak się zachować, co należy zrobić, opowie organizator, współorganizator tej imprezy, wiceprezes Fundacji Prometeusz, pan doktor... Robert Sowiński, powitajmy brawami, kochani. Panie doktorze, prosimy o oficjalne otwarcie. Serdecznie od wszystkich witam tutaj w Warszawie. Cieszę się bardzo, że dojechaliście tutaj do nas. Posłuchajcie, przyjechaliście przede wszystkim na koncert i to jest najważniejsze, a przy okazji nasza fundacja, Fundacja Prometeusz, będzie starała się nauczyć was tej namiastki udzielenia pierwszej pomocy. To, co nade mną wisi, 5 złotych minut, jest to 5 minut, które mamy na to, żeby udzielić pomocy komuś, kto potrzebuje tej pomocy. Bawcie się dobrze. Dziękujemy serdecznie. Pan doktor Sowiński jeszcze poprowadzi tutaj wspólnie z nami konkurs, w którym weźmie udział młodzież, konkurs na młodych, wspaniałych ratowników. Krzysiu, jednym słowem, my możemy czuć się bezpiecznie i wszyscy na widowni również. Myślę, że każdy będzie z przyjemnością patrzył, jak pomóc i pomóc fachowo. Chciałabym tylko powiedzieć, że patronat nad dzisiejszym koncertem objął Rzecznik Praw Dziecka. Kochani, wielkie brawa. Myślę, że to wspaniały gest i bardzo się z tego powodu cieszymy. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Jak ma być zdrowo? To z uśmiechem. To powinno być owocowo chyba, nie? Owocowo, zdrowo i z uśmiechem, czyli teraz grupa o nazwie Centrum Uśmiechu. Łowcy hitów, kochani, poprosimy o ogromne brawa, zapraszamy. Centrum Uśmiechu, prosimy.